byli w pustyni. Mając o paręset kroków za sobą armię, o kilkaset kroków przed sobą uciekających. Lecz mimo bicia i zachęcania koni do biegu, zarówno ci, którzy uciekali, jak i ci, co ich gonili, posuwali się z wielkim trudem. Z góry zalewał ich straszliwy żar słoneczny, w usta, nos, a nade wszystko w oczy wciskał się im drobniutki, lecz ostry pył, a pod nogami koni na każdym kroku zapadał się rozpalony piasek. W powietrzu panował zabijający spokój. Przecież ciągle tak nie będzie, rzekł następca. Będzie coraz gorzej, odpowiedział Pentuer. Widzisz, wasza dostojność, wskazał na uciekających, że tamte konie po kolana brną w piasku. Książę roześmiał się. W tej chwili bowiem wjechali na grunt nieco twardszy i ze 100 kroków jechali kłusem. Wnet jednak zabiegło im drogę morze piaszczyste i znowu musieli posuwać się noga za nogą. Ludzie ociekali potem. Na koniach zaczęła ukazywać się piana. Gorąco, szepnął następca. Słuchaj, panie, odezwał się Pentuer, niedobry to dzień dla gonitw na pustyni. Dziś od rana święte owady zdradzały wielki niepokój, a następnie wpadły w letarg. Również mój nożyk kapłański bardzo płytko zanurzył się w glinianej pochwie, co oznacza niezwykłe gorąco. Oba zaś te zjawiska, upał i letarg owadów, mogą zapowiadać burzę. Wróćmy więc, bo już nie tylko obóz straciliśmy z oczu, ale nawet nie dolatują nas jego szmery. Ramzes spojrzał na kapłana prawie z pogardą. I ty myślisz, proroku, rzekł, że ja, raz zapowiedziawszy schwytanie Musawasy, mogę powrócić z niczym, ze strachu przed gorącem i burzą? Jechali wciąż. W jednym miejscu grunt znowu stwardniał, dzięki czemu zbliżyli się do uciekających na rzut z procy. – Hej, wy tam! – zawołał następca. – Poddajcie się! Libijczycy nawet nie spojrzeli za siebie, z wytężeniem brnąc w piasku. Przez chwilę można było sądzić, że zostaną dosięgnięci. Wnet jednak oddział następcy znowu trafił na głęboki piasek, a tamci przyspieszyli kroku i znikli za wypukłością gruntu. Azjaci kleli, książę zaciął zęby. Nareszcie konie zaczęły coraz mocniej zapadać się i ustawać. Jezdni więc musieli zsiąść i iść piechotą. Nagle jeden ze zjatów zaczerwienił się i padł na piasku. Książę kazał go okryć płachtą i rzekł: zabierzemy go z powrotem. Z wielką pracą dosięgnęli wierzchołka piaszczystej wyniosłości i zobaczyli Libijczyków. Ale i dla nich droga była zabójczą, ustały bowiem dwa konie. Obóz wojsk egipskich stanowczo ukrył się za falami gruntu i gdyby Pentuer i Azjaci nie umieli kierować się słońcem, już teraz nie trafiliby na miejsce. W orszaku księcia padł drugi jeździec, wyrzucając ustami krwawą pianę. Zostawiono i tego razem z koniem. Na domiar na tle piasków ukazała się grupa skał, wśród których zniknęli Libijczycy. – Panie – rzekł Pentuer – tam może być zasadzka. – Niech będzie śmierć i niech mnie zabierze – odparł następca zmienionym głosem. Kapłan spojrzał na niego z podziwem, nie przypuszczał w nim podobnej zaciętości. Do skał nie było daleko, lecz droga nad wszelki opis uciążliwa. Trzeba było nie tylko iść samym, ale jeszcze wyciągać z piasku konie. Wszyscy brnęli, zanurzeni powyżej kostek. Zdarzały się jednak miejsca, gdzie można było zapaść się po kolana. A na niebie wciąż płonęło słońce. Straszne słońce pustyni, którego każdy promień nie tylko piekł i oślepiał, ale jeszcze kłuł. Najwytrwalsi Azjaci upadali ze znużenia. Jednemu spuchł język i wargi, drugi miał szum w głowie i czarne płatki w oczach. Innego ogarniała senność, wszyscy czuli ból w stawach i zatracili wrażenie upału. I gdyby zapytano którego, czy na dworze jest gorąco, nie potrafiłby odpowiedzieć. Grunt znowu pod nogami stwardniał i orszak Ramzesa wszedł między skały. Książę, najprzytomniejszy ze wszystkich, usłyszał chrapanie konia, skręcił na bok i w cieniu rzuconym przez pagórek zobaczył gromadę ludzi leżących, jak który upadł. Byli to Libijczycy. Jeden z nich, człowiek młody, 20-letni, miał na sobie purpurową koszulę haftowaną, złoty łańcuch na szyi i miecz bogato oprawny. Zdawał się leżeć bez czucia. Miał oczy wywrócone białkami do góry i trochę piany w ustach. Ramzes poznał w nim dowódcę.
Zbliżył się, zerwał mu łańcuch z szyi i odczepił miecz. Jakiś stary Libijczyk, który zdawał się być mniej zmęczonym od innych, widząc to, odezwał się: choć jesteś zwycięzcą, Egipcjaninie, uszanuj książęcego syna, który był wodzem naczelnym. To jest syn Musawasy? Spytał książę. Prawdę rzekłeś, odparł Libijczyk. To jest Tehenna, syn Musawasy, nasz wódz, który godzien był zostać nawet egipskim księciem. A gdzie Musawasa? Musawasa jest w Glaukus i zbiera wielką armię, która nas pomści. Inni Libijczycy nie odzywali się. Nawet nie raczyli spojrzeć na swoich zwycięzców. Na rozkaz księcia Azjaci rozbroili ich bez trudności i sami usiedli w cieniu skały. W tej chwili nie było tu przyjaciół ani wrogów, lecz śmiertelnie znużeni ludzie. Śmierć czyhała na wszystkich, ale oni chcieli tylko odpocząć. Pentuer, widząc, że Tehenna wciąż jest nieprzytomny, ukląkł przy nim i pochylił mu się nad głową, tak że nikt nie mógł dostrzec, co robi. Wnet jednak Tehenna zaczął wzdychać, rzucać się i otworzył oczy. Potem usiadł, trąc czoło, jak przebudzony z twardego snu, który jeszcze nie odszedł. Tehenno, wodzu Libijczyków, rzekł Ramzes, ty i twoi ludzie jesteście jeńcami jego świątobliwości faraona. Lepiej zabij mnie od razu, mruknął Tehenna, jeżeli mam utracić wolność. Gdy ojciec twój Musawasa upokorzy się i zawrze pokój z Egiptem, jeszcze będziesz wolny i szczęśliwy. Libijczyk odwrócił głowę i położył się obojętny na wszystko. Ramzes usiadł przy nim i po chwili zapadł w jakiś letarg. Prawdopodobnie usnął. Ocknął się po upływie kwadransa, nieco rzeźwiejszy. Spojrzał na pustynię i krzyknął z zachwytu. Na horyzoncie widać było zielony kraj, wodę, gęste palmy, a nieco wyżej miasteczka i świątynie. Dookoła niego wszyscy spali, Azjaci i Libijczycy. Tylko Pentuer, stojąc na złamie skały, przysłonił ręką oczy i gdzieś patrzył. — Pentuerze! Pentuerze! — zawołał Ramzes. — Czy widzisz tę oazę? Zerwał się i przybiegł do kapłana, który miał troskę na twarzy. — Widzisz oazę? — To nie oaza — odparł Pentuer. — To błąkający się w pustyni duch jakiegoś kraju, którego już nie ma na świecie. Ale tamto, tam jest naprawdę... Dodał, wskazując ręką w stronę południa. Góry? Zapytał książę. Przypatrz się lepiej. Książę wpatrywał się, nagle rzekł. Zdaje mi się, że ta ciemna masa podnosi się. Muszę mieć zmęczony wzrok. To jest Tyfon, szepnął kapłan. Tylko bogowie mogą nas uratować, jeżeli zechcą. Istotnie Ramzes uczuł na twarzy powiew, który nawet wśród pustynnego upału wydał mu się ciepły. Powiew ten, zrazu bardzo delikatny, wzmagał się, był coraz cieplejszy, a jednocześnie ciemna smuga podnosiła się na niebie z zadziwiającą szybkością. — Cóż zrobimy? — spytał książę. — Te skały — odparł kapłan — zasłonią nas przed zasypaniem, ale nie odpędzą ani kurzu, ani gorąca, które wciąż rośnie. A za dzień lub dwa... — Więc Tyfon tak długo wieje? — Czasami 3 i 4 dni. Tylko niekiedy zrywa się na parę godzin i nagle pada jak sęp, przeszyty strzałą. Ale trafia się to bardzo rzadko. Książę sposępniał, choć nie stracił odwagi. Kapłan zaś, wydobywszy spod szaty mały flakonik z zielonego szkła, mówił dalej. — Masz tu eliksir. Powinien wystarczyć ci na kilka dni. Ile razy uczujesz senność albo strach, wypij kropelkę tego. Tym sposobem wzmocnisz się i przetrzymasz. — A ty? A inni? — Los mój jest w rękach jedynego. Reszta zaś ludzi... — Oni nie są następcami tronu. Nie chcę tego płynu, rzekł książę, odsuwając flakonik. Musisz go wziąć, krzyknął Pentuer. Pamiętaj, że w tobie lud egipski złożył swoje nadzieje. Pamiętaj, że nad tobą czuwa jego błogosławieństwo. Czarna chmura podniosła się już do połowy nieba, a gorący wicher dął tak gwałtownie, że książę i kapłan musieli zejść pod skałę. Lud egipski, błogosławieństwo, powtarzał Ramzes. Nagle zawołał, to ty rok temu przemawiałeś do mnie w nocy z ogrodu. Było to zaraz po manewrach.
Tego dnia, kiedy litowałeś się nad chłopem, który powiesił się z rozpaczy, że mu kanał zepsuto, odparł kapłan. Ty uratowałeś mój folwark i Żydówkę Sarę przed tłumem, który chciał ją ukamienować. Ja, rzekł Pentuer. Ale ty wkrótce uwolniłeś z więzienia niewinnych chłopów i nie pozwoliłeś Dagonowi dręczyć ludu twego nowymi podatkami. Za ten lud, mówił kapłan, za miłosierdzie, jakie zawsze okazywałeś mu, dziś jeszcze błogosławię ciebie. Może tylko ty jeden ocalejesz tutaj, ale pomnij, pomnij, że ocala cię uciśnięty lud egipski, który od ciebie czeka zbawienia. Wtem pociemniało. Od południa sypnął deszcz gorącego piasku i zerwał się wicher tak gwałtowny, że przewrócił konia stojącego w nieosłoniętym miejscu. Azjaci i libijscy jeńcy wszyscy obudzili się, ale każdy tylko wcisnął się lepiej pod skałę i milczał zdjęty trwogą. W naturze działo się coś okropnego. Na ziemi zaległa noc, a na niebie w szalonym pędzie goniły się rude lub czarne obłoki piasku. Zdawało się, że piasek z całej pustyni ożył, zerwał się w górę i leciał gdzieś z szybkością kamieni rzuconych procą. Gorąco było takie jak w łaźni. Na rękach i twarzy pękała skóra, język usychał, oddech sprawiał kłucie w piersiach. Drobne ziarna piasku parzyły jak iskry. Pentuer gwałtem zbliżył flakonik do ust księcia. Ramzes wypił parę kropel i uczuł dziwną zmianę. Ból i gorąco przestały go dręczyć, myśl odzyskała swobodę. I to może ciągnąć się parę dni? Cztery, odparł kapłan. A wy, mędrcy, powiernicy bogów, nie posiadacie sposobu uratowania ludzi z takiej burzy? Pentuer zamyślił się i rzekł. Na świecie jest tylko jeden mędrzec, który mógłby walczyć ze złymi duchami, ale jego tu nie ma. Tyfon doł już od pół godziny z niepojętą siłą. Zrobiła się prawie noc. Chwilami wiatr słabnął, czarne kłęby rozsuwały się i było widać na niebie krwawe słońce, a na ziemi złowrogie światło rudej barwy. Lecz wnet potężniał wicher gorący, duszny, kłęby kurzu gęstniały, trupie światło gasło, a w powietrzu rozlegały się niepokojące szelesty i szmery, jakich nie nawykło chwytać ludzkie ucho. Niewiele już brakło do zachodu, a gwałtowność burzy i nieznośny upał wciąż rosły. Od czasu do czasu nad horyzontem ukazywała się olbrzymia krwawa plama, jak gdyby zaczynał się pożar świata. Nagle książę spostrzegł, że nie ma przy nim Pentuera. Wytężył ucho i usłyszał głos wołający – Beroes! Beroes! Jeżeli nie ty, któż nam pomoże? Beroes! W imię jedynego, wszechmogącego, który nie ma początku ani końca, wzywam cię. W północnej stronie pustyni odezwał się grzmot. Książę struchlał. Dla Egipcjanina bowiem grzmoty były prawie tak rzadkim zjawiskiem, jak ukazanie się komety. Beroes, Beroes, powtarzał wielkim głosem kapłan. Następca wytężył wzrok w tym kierunku i ujrzał ciemną figurę ludzką z podniesionymi rękoma. Z głowy, palców, nawet z odzienia tej figury co chwilę wyskakiwały jasnobłękitne iskry. Beroes! Beroes! Przeciągły grzmot odezwał się bliżej, a wśród tumanów piasku mignęła błyskawica, oblewając pustynię czerwonym światłem. Nowy grzmot i nowa błyskawica. Książę uczuł, że gwałtowność wichru słabnie i gorąco zmniejsza się. Skłębiony w górze piasek zaczął spadać na ziemię, niebo zrobiło się popielate, potem rude, potem mlecznej barwy. Potem wszystko ucichło, a za chwilę znowu runął grzmot i zawiał chłodny wiatr z północy. Znękani upałem Azjaci i Libijczycy ocknęli się. — Wojownicy Faraona! — nagle odezwał się stary Libijczyk. — A słyszycie wy ten szum w pustyni? Znowu burza? — Nie! — To deszcz pada. Istotnie z nieba upadło kilka chłodnych kropli, potem coraz więcej, aż w końcu zerwała się ulewa, której towarzyszyły pioruny. Między żołnierzami Ramzesa i ich jeńcami zapanowała szalona radość. Nie zważając na błyskawice i gromy, ludzie przed chwilą spaleni żarem, spragnieni, biegali jak dzieci pod strumieniami deszczu. Po ciemku myli siebie i konie, łapali wodę w czapki i skórzane wory, a nade wszystko pili. Pili. Nie jest, że to cud?
zawołał książę Ramzes. Gdyby nie deszcz błogosławiony, zginęlibyśmy w pustyni, w gorących uściskach tyfona. Zdarza się tak, odparł stary Libijczyk, że południowy wicher piaszczysty drażni wiatry przechadzające się nad morzem i sprowadza ulewę. Ramzesa niemile dotknęły te słowa. Przypisywał bowiem nawałnicę modlitwom Pentuera. Zwróciwszy się więc do Libijczyka, spytał, a czy zdarza się i to, ażeby z ludzkiej postaci tryskały iskry? Zawsze tak bywa, gdy wieje wiatr pustynny, rzekł Libijczyk. Przecie i tym razem widzieliśmy iskry wyskakujące nie tylko z ludzi, ale i z koni. W głosie jego brzmiała taka pewność, że książę, zbliżywszy się do oficera swej jazdy, szepnął, a zważajcie na Libijczyków. Ledwie to powiedział, coś zakotłowało się wśród ciemności, a po chwili rozległ się tętent. Gdy zaś błyskawica rozświetliła pustynię, zobaczono człowieka, który uciekał na koniu. Wiązać tych nędzników, krzyknął książę, i zabić, jeżeli który będzie opierał się. Biada ci, Tehenno, gdyby ten łotr sprowadził na nas twoich braci. Zginiesz w ciężkich męczarniach, ty i twoi. Pomimo deszczu, piorunów i ciemności, żołnierze Ramzesa szybko powiązali Libijczyków, nie stawiających zresztą żadnego oporu. Może czekali na rozkaz Tehenny, ale ten był tak zgnębiony, że nie myślał nawet o ucieczce. Powoli burza uspokajała się, a miejsce dziennego upału zajął w pustyni chłód przejmujący. Ludzie i konie napili się do syta i worki napełnili wodą. Daktylów i sucharów było dosyć, więc panowało dobre usposobienie. Grzmoty osłabły, ciche błyskawice zapalały się coraz rzadziej. Na północnym niebie poczęły rozdzierać się obłoki, a tu i ówdzie zapłonęły gwiazdy. Pentuer zbliżył się do Ramzesa. Wracajmy ku obozowi, rzekł. Możemy tam dojść za parę godzin, zanim ten, który uciekł, naprowadzi nam nieprzyjaciół. Jakże trafimy wśród takiej ciemności? Spytał książę. Czy macie pochodnie? Zwrócił się kapłan do Azjatów. Pochodnie, czyli długie sznury nasycone materiałami palnymi, były, ale nie było ognia. Drewniane bowiem krzesiwka służące do zapalania przemokły. Musimy czekać do rana, rzekł niecierpliwy książę. Pentuer nie odpowiedział. Wydobył ze swej torby małe naczynie, wziął od żołnierza pochodnie i odszedł na bok. Po chwili rozległo się ciche syczenie i pochodnia zapaliła się. Wielki jest czarnoksiężnik, ten kapłan, mruknął stary Libijczyk. W oczach moich sprawiłeś już drugi cud, rzekł książę do Pentuera. Czy możesz mi objaśnić, jak się to robi? Kapłan potrząsnął głową. O wszystko pytaj mnie, panie, odparł, a odpowiem ci, na ile mi starczy mądrości. Tylko nigdy nie pytaj, abym ci wyjaśniał tajemnice naszych świątyń. A gdybym cię mianował moim doradcą, nawet i wówczas, nigdy nie będę zdrajcą, a choćbym i śmiał nim zostać, odstraszyłyby mnie kary. Kary? Powtórzył książę. Aha, pamiętam w świątyni Hator człowieka schowanego w podziemiu, na którego kapłani wylewali roztopioną smołę. Czyżby to robili naprawdę? I ów człowiek naprawdę skonał w męczarniach? Pentuer milczał, jakby nie słysząc pytania, i powoli wydobył ze swej cudownej torby mały posążek bóstwa z rozkrzyżowanymi rękoma. Posążek ten wisiał na sznurku. Kapłan puścił go wolno i szepcąc modlitwę uważał. Posążek po pewnej liczbie wahań i kręceń się zawisł spokojnie. Ramzes przy świetle pochodni ze zdziwieniem przypatrywał się tym praktykom. — Co ty robisz? — spytał kapłana. Tyle tylko mogę powiedzieć waszej dostojności, rzekł Pentuer, że bóstwo jedną ręką wskazuje gwiazdę Eshmun. Ona to w czasie nocy prowadzi przez morza fenickie okręty. Więc i Fenicjanie mają tego boga? Nawet nie wiedzą o nim. Bóg, który zawsze zwraca jedną rękę do gwiazdy Eshmun, jest znany tylko nam i kapłanom chaldejskim. Przy jego zaś pomocy każdy prorok, dniem i nocą, w pogodę i niepogodę, może odkryć swoją drogę na morzu czy w pustyni. Na rozkaz księcia, który z zapaloną pochodnią szedł obok Pentuera, orszak i jeńcy ruszyli za kapłanem w kierunku północno-wschodnim. Bożek, zawieszony na sznurku, chwiał się, lecz niemniej wyciągniętą ręką wskazywał, gdzie leży święta gwiazda, opiekunka zbłąkanych podróżników.